Cześć, witajcie w przedstawieniu zasad kolejnego etapu naszych konkursów. Etap nosi tytuł Gladiatorzy. Rozgrywany będzie, jak widzicie, na mapie Ruinberg bądź Ruinberg w Płomieniach, to już zależy od klimatu, w trybie bitwy spotkaniowej. Dlaczego spotkaniowej, to zaraz się wyjaśni. Sędziami w tej konkurencji będą dwie artylerie, które ustawią się po bokach kapa i będziemy obserwować wasze poczynania. Udział w zabawie weźmie 12 zawodników, z których każdy do dyspozycji będzie mieć czołg pierwszego tieru, czy tak jak teraz właśnie widzicie, ja jadę tę jedynką Cunningham, Malibu jedzie traktorem, będzie można też oczywiście wziąć, jeśli ktoś lubi MS1. Wszystkie czołgi pierwszego tieru oczywiście się w tej zabawie biorą udział. Areną walki jest baza i to jest właśnie jakby główny punkt programu. Walczymy wokół tej fontanny i po prostu przy kapie w trybie bitwy spotkaniowej. Walki będą toczone pomiędzy dwoma zawodnikami, ale tutaj odstępstwem od reguły będzie wielki finał, w którym to trzej zawodnicy będą jednocześnie walczyć na arenie, ale o tym powiem za chwilę. Na razie poczekam sobie na Malibu, tutaj za krzaczkiem, zobaczymy, kiedy mnie wyświeci. Zwycięzca przechodzi do następnej rundy. Zasada jest prosta. Ustawiacie tak jak właśnie ja na skraju kapa, dojeżdżacie do samej linii, ale żeby na nią nie wjeżdżać, i na komendę start każdy z czołgów wjeżdża do kapa i ma 10 sekund na ustawienie się w idealnym miejscu. Idealnym dla siebie miejscu, czyli na przykład jeśli chcecie się ustawić, to możecie ukryć się na przykład za samochodem, za tym tak zwanym śmietnikiem na kapie, możecie się ukryć za fontanną, kto gdzie woli, to jest jego sprawa. Czyli jak tylko Malibu się dokula, to zademonstrujemy na żywo. Kolejny punkt, jeżeli czołg zostanie zniszczony bądź wypchnięty poza obrys bazy, przegrywa. Można wypychać czołg, jeśli ktoś ma taką wolę, to w czasie reloadu przeciwnika może próbować go wypchnąć. Przewidziane są trzy etapy konkursu. Pierwszy to eliminacje, drugi to dalsza część eliminacji i trzeci to wielki finał, w którym to spotkają się tutaj właśnie w tym okręgu trzy czołgi jednocześnie. I one będą ze sobą, czy po prostu każdy będzie walczyć przeciwko każdemu. Punkt 9. Po rozegraniu każdego z etapów nastąpi reset gry, tak aby zawodnicy w dalszych eliminacjach i wielkim finale mieli pełne życie. Czyli po prostu zwycięzca danego etapu wraca do garażu, potem my go zapraszamy. Jest, Malibu się znalazł. Strasznie blisko podjechał, niewyświecony. Zwycięzca każdego etapu wraca do garażu i wraca do gry już z nowym czołgiem, odświeżonymi punktami HP, tak żeby każdy mógł mieć równe szanse. W wielkim finale wezmą udział aż trzy czołgi jednocześnie i jeśli chodzi o nagrody, to przewidywane są takie. Ten, który w wielkim finale zginie jako pierwszy, zajmie trzecie miejsce i dostanie 500 sztuk złota. Osoba, która przegra w wielkim pojedynku 1 na 1, 1 przeciwko 1 przeciwko 1, ale zginie jako druga, dostanie 750 sztuk złota. I ten, który przeżyje nawałnicę strzałów z dwóch luf, dostanie aż 1000 złota. I teraz zobaczcie, jak to wygląda na żywo. Czas bitwy to 3 minuty, liczone od wpisania komendy start. Po komendzie start każdy ma 10 sekund na ustawienie się. Malibu jest gotowy. Komenda start pojawia się teraz, więc mamy 10 sekund na zajęcie idealnej miejscówki. Jeszcze Malibu ma na to sekundę. I od tego momentu każdy z nas może już do siebie strzelać. Oczywiście w czasie 10 sekund, w których przeciwnicy się przygotowują i dojeżdżają na miejsce, nikt nie może oddać ani jednego strzału nawet w powietrze. Po prostu to jest czas wolny, żeby się ustawić. I teraz właśnie mamy mniej więcej jeszcze 2,5 minuty na to, żeby przeciwnika po prostu złapać na jakimś wyjeździe. A i oczywiście ważną zasadą jest to, że jeśli żaden z przeciwników nie zginie, to wygrywa ten, który ma odrobinę więcej punktów HP, tak jak właśnie w tej chwili. Jeśli ja już Malibu trafiłem, to teraz tylko muszę nie dać mu się trafić przez najbliższy czas. Jeśli on mnie trafi, będziemy mieli tyle samo punktów zdrowia i bitwa się skończy, to odpadamy obaj. Czyli wygrywa tylko ten, który ma albo zniszczy przeciwnika, albo zada mu więcej punktów uszkodzeń niż sam ma zdrowia.
Nawet jeśli różnica będzie sięgać jednego punkta HP, to oczywiście wystarczy. Byle tylko jedną pestkę przeciwnikowi wkleić. Tutaj się z Malibu trochę szachujemy. Patrzę na jakiś jego ewentualny wyjazd. I mniej więcej w ten sposób można przeciwnika kończyć, a teraz ładuję. Malibu mógłby mnie spokojnie trafiać, ale nie ma szans, bo ja stoję za fontanną. Więc jako, że mam dużo punktów zdrowia, to teraz mogę sobie spokojnie na niego wyjechać i go już definitywnie skończyć. Bo on nie ma szans ze mną wygrać i mniej więcej tak właśnie wyglądać ma każda konkurencja. Malibu, coś chcesz dodać odnośnie tych zasad? Chciałbym dodać, że wszystkie zasady będą widoczne pod filmem, także każdy będzie mógł spokojnie sobie je przeczytać, jeszcze raz przeanalizować. I do zobaczenia na arenie. To tyle, to zapraszamy do bitwy.